Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, panie premierze. Donald Tusk wiosną tego roku mówił, że żyjemy w epoce przedwojennej. Szef BBN-u mówił, że mamy 3 lata na przygotowanie się do ewentualnej konfrontacji. Niestety nie widzę tego, żeby państwo polskie było gotowe do obrony. Ciągle tylko słyszymy, co mamy mieć kiedyś w przyszłości. Zobaczmy więc, co mamy teraz, a nie co mamy mieć. Przede wszystkim mamy olbrzymi bałagan w dowodzeniu. System kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi był kilkanaście razy zmieniany od czasu upadku PRL-u. Jest skomplikowany, jest niejasny, a generalny dowódca rodzajów sił zbrojnych do tej pory dowodził co najwyżej pułkiem specjalnym. Ustawa o ochronie ojczyzny obowiązuje już od ponad 2 lat, a do tej pory nie ma do niej wydanych 12 niezbędnych rozporządzeń, w wyniku czego Wojsko Polskie nawet nie może się mobilizować. Nie mamy wystarczającej liczby sprzętu. Oddaliśmy mnóstwo sprzętu na Ukrainę i do tej pory nie został on uzupełniony. W rezultacie liczba czołgów Wojska Polskiego jest najniższa od lat 40. XX wieku, kiedy nawet nie było państwa polskiego. Produkujemy śladowe ilości amunicji. 30 tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej rocznie. Dla porównania Rosjanie zużywają 10 tysięcy sztuk dziennie. Nasza roczna produkcja wystarczyłaby im na 3 dni walki. Ostatnio Niemcy rozpoczęli budowę fabryki amunicji artyleryjskiej produkującej 200 tysięcy sztuk rocznie. Koszt zaledwie 200 milionów euro. My niewiele mniej wydaliśmy na laptopy plus dla czwartoklasistów, niestety na fabryki amunicji już nam nie wystarczyło. Nie mamy też rezerw. Armia polska jest mobilizowana na czas wojny. Niestety nie mamy kogo mobilizować. Przeciętny wiek polskiego rezerwisty wynosi 50 lat. Zanim się pośle żołnierza do wojny, musi on przejść do walki, musi on przejść długie szkolenie. Rosjanie, zanim puszczą żołnierza na front, ćwiczą go 12 miesięcy. A u nas można przejść do rezerwy po zaledwie miesięcznym szkoleniu w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Miesięcznym. Nawet Niemcy na początku 1945 roku, kiedy front im się całkowicie posypał, wydali rozkaz zabraniający puszczania do walki żołnierzy poniżej 8 tygodni szkolenia, ponieważ jest to bezsensowne marnowanie ich życia bez istotnej korzyści dla wojska. Kiedy my wreszcie zaczniemy masowo szkolić rezerwy? Czy jak Rosja nas już zaatakuje, poprosimy ładnie Putina, żeby zaczekali jeszcze rok, bo musimy się przygotować do tej wojny, czy też wyślemy na pewną śmierć nieprzygotowanych, nieprzeszkolonych ludzi? Brakuje nam też podstawowego sprzętu. Jak już ten polski rezerwista w wieku przedemerytalnym trafi na szkolenia, dostaje 50-letni hełm oraz stary karabin. Ci wyśmiewani, mobilizowani Rosjanie lepiej wyglądają niż polscy rezerwiści. Polski żołnierz słyszy od marszałka Hołowni, że będzie wdeptywał Putina w ziemię, a często nie ma nawet dobrych butów. Nie ma też namiotów, śpiworów oraz wystarczającej liczby mundurów. Obrona cywilna w Polsce zupełnie nie istnieje. Zaledwie 4% Polaków mają szansę na znalezienie bezpiecznego schronienia. Warszawa do teraz nie ma planów ewakuacji, ma za to plan komunikacji z osobami niebinarnymi. Ukraińcy od ponad 2 lat przelewają krew również za to, żebyśmy przygotowali się do obrony, żebyśmy mieli na to czas. Niestety ten czas jest całkowicie marnowany. Poprzedni rząd ograniczył się do zakupu bardzo drogiego zagranicznego uzbrojenia, które być może przyjdzie do Polski za kilka lat. Co trzeba robić tu i teraz w trybie pilnym? Przede wszystkim powszechne szkolenie dla maturzystów. Musimy jak najszybciej zacząć masowo szkolić rezerwy. Trzeba zliberalizować ustawę o produkcji broni, bo obecna jej wersja uniemożliwia rozwój prywatnego sektora zbrojeniowego. Ukraińskie firmy zbrojeniowe po wybuchu wojny chciały przenieść produkcję do Polski. Niestety nie dały rady, ponieważ przegrały z polską biurokracją. Trzeba zwiększyć polskie zdolności produkcyjne, zamawiać dużo sprzętu w polskich firmach, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Trzeba też im płacić za utrzymanie zdolności produkcyjnych na czas wojny oraz wycofać się z konwencji ottawskiej o zakazie używania min przeciwpiechotnych. Nie są stroną tej konwencji Rosja, Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Izrael, Egipt. Ukraina, gdyby nie miny przeciwpiechotne, nie broniłaby się skutecznie przed Rosją. Musimy jak najszybciej wypowiedzieć tę konwencję. Nie jesteśmy w tym momencie gotowi do wojny. Jedni i drudzy, rządziliście Polską od 20 lat i nie przygotowaliście nas do obrony na czas wojny. PiS przygotował się tylko do wojny z Platformą, Platforma przygotowywała się do wojny z PiS-em, a Polska nie jest gotowa. Nasze siły zbrojne pod kątem liczby rezerw, liczby czołgów czy też liczby sprzętu są najsłabsze od 80 lat. Dziękuję bardzo. Pan poseł Andrzej Tomasz Zapałowski, Konfederacja. Bardzo proszę.
Panie marszałku, panie ministrze, w polskiej polityce obronnej od lat trwa impas, którego przejawem jest brak określenia jasnej strategii i wizji sił zbrojnych, głównie przez organy cywilne. Konsekwencją tego jest to, że dowództwa i sztaby wprowadzają zmiany, które nie mają charakteru całościowego. Od lat mamy do czynienia z niską kulturą strategiczną wielu osób w państwie współdecydujących o polskiej polityce obronnej. Wielu decydentów, także w mundurach, patrzy na Wojsko Polskie bardziej przez pryzmat operacyjny niż strategiczny. Przypomnę, poziom strategiczny to wykorzystanie całego państwa w wysiłku obronnym, a nie tylko sił zbrojnych. Nierozwiązywalnym od lat problemem są zasoby osobowe w wojsku. Trzeba sobie jasno powiedzieć, iż na obecną chwilę ani obecny, ani poprzedni rząd nie ma na to pomysłu. Wszystkie cząstkowe projekty wzmocnienia osobowego stanu sił zbrojnych były i są tylko pudrowaniem rzeczywistości. Musimy mieć w krótkim czasie co najmniej kilkaset tysięcy przeszkolonych rezerw, czyli co najmniej 3% populacji Polaków, która broniłaby 97% obywateli. W czasie wojen przemysłowych współczynnik ten w wielu krajach wynosił około 7%, a my marzymy o 3%. Przypomnę, iż niemiecka Reichswehr w czasie pokoju w 1933 roku liczyła 100 tysięcy żołnierzy. 5 lat później 1,5 miliona. Dla wielu decydentów w mundurach i garniturach to dzisiaj nie jest do pomyślenia. Niech nasz system wojskowy w 5 lat osiągnie tylko 1/3 stanu osobowego przedwojennych Niemiec w czasie pokoju i przeszkoli chociaż 500 tysięcy. Podkreślam, w 5 lat. A czy Polska ma aż 15 lat? Czy Polska ma 5 lat? Panie ministrze, zmiany w prawie i nowelizacji ustaw obronnych powinny się dokonywać natychmiast, nawet co miesiąc. Mamy zdiagnozowany problem, nie czekamy na następne poprawki, tylko natychmiast nowelizujemy. Czas ma dla Polski w dziedzinie obronności znaczenie strategiczne. Dzisiejsze siły zbrojne są w stanie walczyć na około 3% terytorium Polski. Wzmocnione przez sojuszników to około 4% terytorium Polski. Oczywiście bez koncentracji wysiłku obronnego. Przypomnę, iż mamy 4 dywizje operacyjne, które według uśrednionych wskaźników taktycznych każda prowadzi działania obronne w pasie 50 km i na głębokość 25 km. Proszę sobie samemu to obliczyć. A gdzie rotacja jednostek? Gdzie odwody? Do nowych dywizji nie ma uzbrojenia, nawet dla tych zmobilizowanych na czas wojny, nie mówiąc już o uzupełnieniu strat sprzętu. Musimy drastycznie bardziej nasycić przestrzeń Polski wojskiem, ale do tego należy zmienić system ilościowy, jakościowy, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej. Musimy je drastycznie rozbudować. Powtarzam, zmienić system. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos panu marszałkowi, chciałem przywitać uczniów i nauczycieli z gminy Porąbka. Witamy was serdecznie. Pan marszałek Krzysztof Bosak, bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, usłyszeliśmy obszerne wystąpienie w sprawie bezpieczeństwa państwa, które zawierało wiele zapowiedzi. Te zapowiedzi znamy. Zasadniczo wystąpienia wygłaszane przez ministrów obrony narodowej pełne są słusznych zapowiedzi, a problem w Polsce jest przede wszystkim z realizacją. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na to, że ten cały program Tarcza Wschód w tej chwili nie ma w sobie żadnego oryginalnego elementu. To jest złożenie rzeczy, które już były realizowane przez ostatnie kilka lat i sprzedanie tego opinii publicznej pod nową marką. Czy to źle? Nie, nie krytykuję tego. Element kontynuacji jest dobry. Natomiast chciałbym, żeby minister obrony narodowej po pół roku rządzenia mógł wykazać się nie zapowiedziami, ale efektami rządzenia. Wciąż nie mamy wydanych rozporządzeń brakujących do pisanej na kolanie przez PiS ustawy o obronie ojczyzny. Uzupełnijcie je jak najszybciej, zamiast zapowiadać, że to zrobicie. Wciąż nie mamy strategii rozwoju polskiego przemysłu obronnego. Co więcej, ani sztab generalny, ani pan minister na ten przemysł nie mają żadnego formalnego wpływu. Uporządkujcie kompetencje w rządzie. Wciąż nie mamy jednoznacznego wzmocnienia polskich służb wywiadowczych, mimo że tylko jedna z nich meldowała, że Rosjanie wejdą
na Ukrainę. Dofinansujmy i wzmocnijmy polskie służby wywiadowcze. Wciąż nie mamy szczegółów na temat polonizacji czołgu K2 i rozpoczęcia produkcji. Zróbcie to i proszę o wystąpienie, w którym pan minister powie, jakie są efekty rządzenia, a nie jakie są zamiary. Wciąż nie mamy ustawy o obronie cywilnej. Ustanówmy tę ustawę, co stoi na przeszkodzie. Wciąż nie mamy dyskusji, której tchórzliwie PiS unikał, o prawie do posiadania broni. Żołnierze zawodowi, funkcjonariusze służb nie mogą legalnie posiadać broni, chodzić i z niej strzelać. To jest absurd. Wciąż nie mamy rezerwy, nie mamy zachęt do szkoleń, nie mamy planu ćwiczeń. Dowódcy, z którymi rozmawiam i pytam, czy są w stanie walczyć z patologicznym piciem na ćwiczeniach rezerwy, mówią, że nie mają na to wpływu. Przywróćcie wpływ na polskie wojsko polskim dowódcom. Przywróćcie honor polskiemu żołnierzowi. Dziękuję bardzo.